Zagrali dobrą i solidną rundę. Tenisiści stołowi Tenczy Homanit Krosno-Odrzańskie obecnie czekają na wznowienie rozgrywek czwartej ligi grupy południowej. Jednak jak dotąd mogą pochwalić się wysoką trzecią pozycją. Po 8 rozegranych meczach mają na swoim koncie 11 punktów, na które złożyło się 5 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Przed nimi w pierwszej rundzie gier pozostał tylko jeden mecz z zajmującym 9 pozycję zespołem dziesiątka Druga Nowa Sól. Tenisiści muszą jednak poczekać, bo jak na razie zgodnie z wytycznymi trenować mogą tylko kadra olimpijska i narodowa, a także zawodnicy zawodowi oraz dzieci posiadające aktualne licencje PZTS.